bardzo waleczna postawa, więcej minut, to cieszy i na pewno ciebie i ta wygrana w dzisiejszym spotkaniu, w pierwszym w serii play-offy, już walczymy o ten awans, jesteśmy w serii decydującej. Dokładnie, bardzo się cieszę, że wykonaliśmy przedmeczowe założenia, odnieśliśmy zwycięstwo. Mam nadzieję, że jutro to powtórzymy. Wcale nie było aż tak spokojnie, bo w trzeciej kwarcie mieliśmy moment takiego mocnego marazmu. No i trzeba zrobić wszystko, żeby jutro tego uniknąć. Planowo jechać z 2-0 do przodu do Bydgoszczy i starać się w trzech meczach to zakończyć. Aczkolwiek na pewno zespół Astoli będzie walczył. Dla ciebie to wyjątkowa rywalizacja, no bo jak wiadomo, grałeś wiele lat w tym klubie. Cieszyłeś się, jak było już wiadomo, że gracie z Astorią, a nie z Pogonią Prudnik? No bardzo się cieszyłem. Wycieczka do Prudnika, wycieczka do Bydgoszczy, swojego miasta, to dwie zupełnie różne sprawy, także niezmiernie się cieszę i mam nadzieję, że już niedzielę w Bydgoszczy będę mógł spędzić na rzeczach innych niż mecz. Jak się czujesz na parkiecie, bo coraz więcej minut dostajesz dzisiaj, to już chyba, nie wiem czy nie rekord w tym sezonie, ale bardzo dobra postawa, sporo wymuszania fauli, tak jakby ta forma nie tylko twoja, ale też całej drużyny rosła na te najważniejsze spotkania. Mam nadzieję, że tak dalej będzie. Jest duża rywalizacja na mojej pozycji, także najważniejsze to jakby nie skupiać się na sobie, chociaż wiadomo, że bardzo mi zależy na tym, żeby dawać jak najwięcej, tylko żeby cieszyć się z tego, że dobrze idzie. Dzisiaj jak Grzesiowi szło dobrze w pierwszej połowie, to ręce same składały się do oklasków. Ja mu kibicowałem wszyscy i nawzajem też myślę, że wszyscy sobie kibicują. Także mam nadzieję, że uda nam się schować te swoje ambicje do kieszeni i że dalej to będzie tak wyglądało. Dzisiaj akurat wyszło mi, bardzo się cieszę, jutro będzie grał ktoś inny. A najważniejsze po prostu, żeby wyjść i dać siebie 100% jako zespół. Selekcjoner reprezentacji Polski był na meczu, pytał się, jak się nazywa ten zawodnik z dziesiątką. Taki żart? No taki spóźniony prymapryt. Nie no, ale widziałem, że się witałeś, tak? Więc chyba... Tak, ale mnie nie poznał. To jest dobry kolega Adama Parzycha. Ja się z nim tak... tylko się przywitałem, bo tak wypadało, taka była okazja, znana osobistość, więc nie mogłem nie skorzystać. Ale trener mówi, że bez problemu większość z was w Ekstraklasie sobie poradzi i to mówię zupełnie serio, że z tej drużyny, że fajnie gracie po pierwszej połowie. Patrząc na składy kilku zespołów z Ekstraklasy, myślę, że jakby dokoptować do nas trzech czy czterech dobrych graczy zagranicznych, to moglibyśmy tam rywalizować. Także mam nadzieję, że jeżeli uda nam się cel osiągnąć, to że jak najwięcej osób pozostanie i będzie mogło się sprawdzić, bo tak naprawdę bardzo wielu czeka na taką szansę. Co trzeba zrobić? Bo jutro mecz zupełnie zaczyna się od nowa, teraz chyba najważniejsza w tej chwili regeneracja, żeby jutro na świeżości znowu wyjść. Jak najbardziej wypoczętym. Tak, czasami tak jest, że ten drugi mecz dzień później nie idzie wcale tak gładko, kiedy pierwszy został łatwo wygrany. Także na pewno postaramy się podejść do tego meczu skoncentrowani. Dzisiaj bez żadnych libacji, skandali, tylko grzecznie do łóżka i jutro robimy swoje. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.